Witamy Państwa w niedzielę, 6 grudnia. Cezary Jastrzemski i Robert Szumielewicz. 6 grudnia, czyli data kojarząca się z prezentami, kojarząca się ze świętym Mikołajem. Już był u Ciebie święty czarku? No, na szczęście tak mi się wydaje, że doszedł do wniosku, że ostatnio za bardzo nie brykałem. No i w związku z tym rzeczywiście pod poduszką, bo to tak wygląda, prezent się znalazł. Właściwie trochę udawałem, że, że śpię, No więc chyba ocena mojej ostatniej działalności była dość pozytywna, ale ciekaw jestem, jak u Ciebie, Robert, to wygląda. Ja jeszcze wciąż czekam i mam nadzieję, że się doczekam. No, dzień się jeszcze nie skończył, więc <laughs> tak, dopiero masz szansę wczesne popołudnie, także jeszcze parę godzin zostało. Ale przeszukaj te skarpety, te buty, no bo kto wie, może pod poduszką nie było, no ale gdzieś w skarpecie to wszystko leży i czeka na ciebie, co Mikołaj przyniósł. Skoro dziś mamy 6 grudnia i imieniny Mikołaja, Święty Mikołaj rozdaje prezenty. My dzisiaj nasz program poświęcimy właśnie wizerunkowi świętego Mikołaja, ale nie tylko, ale także to, co się z nim wiąże, czyli obiekty w regionie świętokrzyskim, bo naprawdę jest ich sporo, to nie tylko są kościoły, to jest odznaka, to jest przełęcz świętego Mikołaja, kapliczki, obrazy i tak dalej, i tak dalej. Ale zanim do tego przejdziemy, to, to myślę, że Potwierdzić czarku takie spostrzeżenia, że od lat ten wizerunek świętego Mikołaja się zmienia? No, niestety tak, ale musimy się chyba przyzwyczaić, że ta amerykanizacja kultury jednak postępuje w różnych dziedzinach. No bo widać wyraźnie, że w ślad za najpierw anglosaską tradycją, a później przede wszystkim tą tradycją amerykańską, no już jesteśmy chyba w takiej sytuacji, że święty Mikołaj, czyli 6 grudnia, jest troszeczkę mniej ważny niż podarunki pod choinkę, czyli z okazji Bożego Narodzenia. No i tam się najczęściej właśnie pojawia Święty Mikołaj, chociaż gdybyśmy spojrzeli na galerie handlowe, no to Święty Mikołaj pojawił się w nich już dawno, <grym> bardzo dawno i e, działa na naszą wyobraźnię. No ale na pewno to jest taki chyba przełomowy czas, kiedy może się okazać, no dla tych następnych pokoleń, że będą kojarzyć Świętego Mikołaja właśnie z podarunkami pod choinkę, a tymczasem, no przecież jak to było pięknie dostawać w grudniu dwa razy prezenty Oczywiście. na Mikołaja i później też pod choinkę. Chociaż na przykład Wielkopolska czy Kaszuby to jest gwiazdor i nie gwiazdka właśnie, tylko gwiazdor przynosi prezenty. W związku z tym ten święty Mikołaj trochę się tak miesza z tymi wszystkimi tendencjami. Zresztą widzimy to doskonale choćby po jego stroju. No bo zwróćmy uwagę na to, jak on dzisiaj jest ubrany. No nie tak, jak był w ikonografii przedstawiany. Po prostu to by biskup. Tak, i w stroju biskupim był przedstawiany, już nieważne czy łacińskim, czy wschodnim, greckim, bo przecież dla wschodu też jest ważną postacią. O czym świadczy fakt, jak wiele cerkwi nosi wezwanie świętego Mikołaja. No więc myśmy byli przyzwyczajeni do takiego wizerunku świętego Mikołaja i on właśnie, nawet jak przynosił te prezenty, to był ubrany w ten strój biskupi, miał pastorał, miał infuę biskupią, miał mitrę biskupią, czyli nakrycie głowy. A dzisiaj widzimy, jakie nakrycie głowy? Czapkę elfa. No to jest czapka elfa. No więc widać wyraźnie, że to się zmieniało. Zresztą nawet też powiedzmy sobie o tym, że... Najczęściej dzisiaj myślimy, i przecież w internecie są dostępne te trzy adresy, na które można wysyłać listy z prośbą o prezenty i, i one gdzieś tam docierają. Oczywiście dotyczą Skandynawii, północy Europy, ale wcześniej święty Mikołaj przybywał z południa, bo przecież no, związany jest z południem Europy. Urodził się na terenie dzisiejszej Turcji, a we Włoszech ta miejscowość Bari, gdzie jego relikwie są najważniejsze, no to jest... ta największa świątynia. Nie, tak, Mikołaja. tak, tak, więc to wszystko jest związane z tym południem i z południa kiedyś Mikołaj przychodził. W tym wszystkim chyba jednak najważniejsze jest to, że nadal przynosi prezenty, więc to jest pocieszające, <noise> powiedzmy sobie tak. Niech to się nie zmienia. Tak, niech się to nie zmienia i obyśmy co roku zasługiwali na to, że pojawia się jednak u nas Święty Mikołaj i te prezenty cieszą nas, a potem czekamy znowu na gwiazdkę, no i jakoś ten grudzień nam zejdzie. To teraz Przejdziemy już może stricte do historii, do tej naszej mocy historii, bo sporo w regionie, tak jak wspomnieliśmy, miejsc związanych jest ze Świętym Mikołajem. Ale zanim też o tych świątyniach powiemy i o obrazach, figurkach, to jeszcze też chciałbym wspomnieć o odznace Świętego Mikołaja. Co to takiego? No właśnie, jest taka odznaka turystyczna szlakami Świętego Mikołaja ona się tak nazywa, więc no, ten motyw mamy też troszeczkę poszerzony o inne konteksty. Motyw turystyczny nam się pojawia. Może grudzień i zima to nie jest taki doskonały okres do uprawiania aktywności fizycznej, no, ale wiemy, że choćby nawet na podstawie naszych spotkań, że pora roku jest nieważna, a ważne, że mamy determinację, żeby gdzieś się wybrać. Kilka lat temu no, niestety zmarły przewodnik świętokrzyski, znana postać Robert Kulak, wpadł na taki pomysł, żeby, no właśnie, taką odznakę utworzyć I to jest odznaka, która ma no, taki szerszy charakter, dlatego że nie dotyczy tylko i wyłącznie naszego regionu, tylko dotyczy całego naszego kraju. A nawet w pewnym momencie no, wymogi związane z tą odznaką no, dotyczą już nawet zagranicy. To jest oczywiście odznaka PTTK, bo w ramach tej organizacji ją stworzono, regulamin jest i można zdobywać odznakę właśnie w ten sposób, że no w książeczce, ale to może być zwykły... Szycik, czy kartki, które zepniemy i nazwiemy, że to jest książeczka zdobywania odznaki. Czyli trzeba zdobyć pewną liczbę punktów, żeby otrzymać odznakę w stopniu brązowym, srebrnym albo złotym. Na stopień brązowy, no to właściwie nie jest to jakieś skomplikowane, dlatego że trzeba zdobyć 15 punktów. No jeden punkt między innymi za to, że znajdziemy wizerunek Świętego Mikołaja albo Kościół pod wezwaniem Świętego Mikołaja. Czyli dotrzemy do tego miejsca, no i udokumentujemy naszą obecność, na przykład za pomocą Fotografii, czy za pomocą pieczątki, są bardzo też w wielu miejscach interesujące ozdobne pieczątki, i za pomocą właśnie takich rozwiązań potwierdza się tę swoją obecność. No i mamy jeden punkt, że byliśmy przy wizerunku albo Kościele świętego Mikołaja. No więc zwróćmy na to uwagę, że gdybyśmy się tak uparli, to w naszym regionie właściwie tych 15 punktów można jednego dnia myślano, bez, problemu bez problemu zdobyć. No i mamy brązową odznakę, oczywiście trzeba tę książeczkę podesłać do Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach, bo tam jest komisja, która weryfikuje tę znakę. Potem w stopniu srebrnym to już trzeba mieć 20 punktów, 25 punktów, a w stopniu złotym 40. Ale w tym złotym jeszcze obowiązuje taka konieczność zwiedzenia wybranych miejscowości, wskazanych dokładnie. Czyli jak ktoś chce, no to do Bari we Włoszech niech się wybierze, albo niech się wybierze do Turcji, bo tam jest właśnie dawna mira. Mówimy, że z Bari albo z Miry był biskupem Miry, ale też na terenie naszego kraju są wskazane cztery miejscowości, czyli Pierściec, Bochnia, Głogów i Nasza Oksa. Także no, te możliwości są i w regulaminie odznaki są propozycje z poszczególnych województw. Czyli są podane między innymi właśnie kościoły, które noszą wezwanie św. Mikołaja, w tym też oczywiście z naszego regionu wiele kościołów. I mamy już kogoś bardzo znajomego na szlaku, bo połączył nas Święty Mikołaj, a nie tylko trakt, który pokona no właśnie, jeżeli już jesteśmy na szlakach, to jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na taką jedną rzecz w naszej Puszczy Jodłowej, czyli Przełęcz Świętego Mikołaja, Kapliczkę Świętego Mikołaja, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że Święty Mikołaj jest patronem wielu grup zawodowych, ale nie tylko, bo i rodziny i młodych. Znalazłem taką informację, że też chroni przed drapieżnymi zwierzętami, w tym przed wilkami. I To się wiąże też z naszymi górami święto wszystkim. No, tu jest właśnie też sprawa o tyle skomplikowana, że z jednej strony święty Mikołaj chroni przed wilkami, a z drugiej strony opiekuje się też wilkami. To jest pewien paradoks, no bo jak to pogodzić, nie bardzo wiadomo, no ale jak wiemy, no dobroć świętego na tym właśnie polega, że to jest coś nie takie oczywiste i nie do końca często racjonalne. W związku z tym tak właśnie to wygląda, że rzeczywiście w wielu regionach związane jest to z tym, że święty Mikołaj jest takim uniwersalnym świętym, czyli my do końca nie wiemy, jak to było z jego historycznością. Bo nawet jeśli przyjmiemy, że on urodził się na przełomie III i IV wieku naszej ery, no bo tak z hagiografii wygląda, to jednak pierwsze takie potwierdzone za pomocą dokumentów informacje pochodzą z VI wieku. Potem mamy taki opis jego żywota z IX wieku i to są podstawowe informacje na temat świętego Mikołaja, no więc nie z tego czasu, kiedy on żył. W związku z tym mamy te kłopoty dotyczące prawdziwości jego Żywota, ale z drugiej strony, właśnie dodawano do niego różne wątki, i on zaczął pełnić taką uniwersalną rolę. Można by powiedzieć, że właśnie wyręczając wielu innych świętych w ich obowiązkach. No i w związku z tym, rzeczywiście tak jest, że tych na przykład zawodów, czy tych przedsięwzięć związanych ze świętym Mikołajem jest bardzo dużo. No, na myśl mi przychodzą teraz takie najważniejsze, czyli oczywiście dzieci czyli opiekuje się dziećmi, ale opiekuje się też pannami, dziewicami, powiemy sobie jeszcze o tym, to w legendzie jest niezwykle ważny motyw i potem w ikonografii to widać. Oczywiście podróżni też opiekuje się podróżnymi, no oczywiście żeglarze, do tego jest potężny zestaw legendarny dotyczący tej opieki nad żeglarzami, ale też pszczelarzami czy kupcami, no bo oni pokonywali kupcy, pokonywali drogę, uczeni też mają go za patrona, notariusze, młynarze, ale też piwowarzy, gorzelnicy, pasterze, więźniowie. No i w końcu właśnie ten świat dzikich zwierząt, którymi ma się opiekować Mikołaj, szczególnie właśnie wilkami. Podaje się takie z dawnych opisów przysłowia, które dotyczą świętego Mikołaja właśnie w kontekście wilków. Czyli na przykład na świętego Mikołaja rozbestwia się wilków zgraja ten może przydługi wstęp był po to, no ale mamy tych niuansów zawsze, jakiś jest pretekst, no i otwierają nam się różne szufladki, o których trzeba powiedzieć. Ten przydługi wstęp, żeby wreszcie powiedzieć o tej naszej kapliczce, na którą warto zwrócić uwagę, bo właśnie między innymi z wilkami jest związana. No to dobrze, no to w takim razie wracamy do naszej kapliczki, czyli jesteśmy w Paśmie Łysogórskim. Dobrze mówisz, w Paśmie Łysogórskim, w Puszczy Jodłowej. Bardzo dobrze, no to jest centralna część Gór Świętokrzyskich, ta naj Większa, najwyższa, czyli między Nową Słupią a Świętą Katarzyną, i na tym grzbiecie znajduje się miejsce, które było bardzo łatwe do pokonania, kiedy ktoś chciał pokonać. Teren od południa na północ albo od północy na południe. Czyli przejść przez te góry, zamiast je obchodzić kilkanaście kilometrów i nadkładać drogi, to przecież najprościej było właśnie znaleźć przełęcz, czyli obniżenie w grzbiecie, no i tam się wpychać. I tam wyznaczyć drogę, trasę i przeskoczyć sobie w najłatwiejszy sposób, na przykład z południa na północ do Bodzentyna, czyli do miejsca, gdzie no, były targi, odpusty, nabożeństwa Nabożeństwa, właśnie, naborzeństwa, czy, naborzeństwa. czy też to handel i ważny ośrodek, który po prostu promieniował na całą okolicę. No i w związku z tym, właśnie na tej przełęczy wystawiono kapliczkę świętego Mikołaja, dlatego, że miał strzec tych wszystkich, którzy pokonywali no, trudny teren. Zapominamy najczęściej, znowu musi być jakaś uwaga, że do XIX wieku właściwie tereny górskie to były tereny, które omijano szerokim łukiem. One były bardzo niebezpieczne. Nie tylko dlatego, że. Zbójcy, świętokrzyscy, mogli nam zagrozić, ale właśnie dzikie zwierzęta, które panowały nad tym terenem, przecież no nie bez powodu tuż obok łysicy dolina się nazywa Doliną Wilkowską. I sam Wilków. I mamy też. Wilków, oczywiście. No bo jednak te zwierzęta nam zagrażały, i stąd właśnie w tym miejscu, najłatwiejszym do pokonania, ta kapliczka powstała. Oczywiście, że no to jest kolejna wystawiona w tym miejscu, bo niestety właśnie podczas ostatniego pożaru ona spłonęła. No, to był 2006 rok, i to był, miejmy nadzieję, że ostatni pożar, który ją strawił. Tam była spora grupa osób, która zaangażowała się w odbudowanie tej kapliczki. No i nawet ja swoje jakieś stare przeźrocza pożyczałem, bo miałem właśnie bardzo dobrze obfotografowaną kapliczkę, a chciano ją odbudować, nawiązując do wcześniejszej budowli. To nie do końca się udało, bo troszeczkę inaczej wygląda. No ale no, każda nowa budowla ma to prawo, że coś nowego Jakoś tam robimy, nie da się wszystkiego na 100% odwzorować. W każdym razie właśnie przewodnicy, w tym wspomniany Robert Kulak, na zakończenie kursu przewodnickiego, to byli absolwenci kursu przewodnickiego, postanowili ufundować rzeźbę Świętego Mikołaja, która teraz w tej kapliczce się znajduje. Także, no, bardzo dużo takich historii związanych ze Świętym Mikołajem mamy właśnie na naszym terenie, i okazuje się, że każde miejsce ma taką opowieść, która się nadaje do monografii, i potem jeden punkt może Możemy dostać za taką monografię, kiedy zbierzemy informacje o konkretnym miejscu. Tych miejsc, tych budowli, takich różnych punktów związanych ze świętym Mikołajem w naszym regionie, tak jak wspominałeś, mamy sporo. To są kościoły istniejące, ale też już te, które przestały istnieć, mamy. No, w Kielcach w końcu mamy cerkiew też Świętego Mikołaja. Oczywiście tak, i jest ich sporo. Z jednej strony właśnie kościoły, które noszą wezwanie Świętego Mikołaja, ale są też takie, które zmieniły wezwanie, albo są też takie kościoły, które już nie istnieją, mimo że nosiły kiedyś wezwanie Świętego Mikołaja. No i są oczywiście ołtarze Świętego Mikołaja w kościołach, które noszą inne wezwanie. Są też obrazy, no już powiedzmy, że ta mała architektura sakralna, no to ołtarz, obraz, no to już element wyposażenia, czasami też na dzwonach. Znajdują się wizerunki świętego Mikołaja, no i wreszcie jest też tak, że są figury. Nie jest ich może zbyt wiele, powiedziałbym, że znam trzy, które stoją niezależnie nie rozpatrujemy figur, które są przy kościołach, bo tak czasami jest, więc tych nie rozpatrujemy, tylko tych, które są poza obiektami sakralnymi, czyli gdzieś w terenie sobie stoją. A więc no, mamy sporo tego typu przedstawień Świętego Mikołaja, i za każdym razem one są niezwykle interesujące, no bo niosą pewne inne motywy, ale żeby do końca tak rozpoznać i wiedzieć, o co chodzi w przypadku tych przedstawień Świętego Mikołaja, to moim zdaniem dobrze jest też rozpoznać trochę te hagiograficzne elementy, czyli dotyczące życia i działalności, cudów, których dokonywał Święty Mikołaj, bo to ułatwia nam potem rozumienie, Takich, a nie innych przedstawień i tych kontekstów, których byśmy nie rozczytali, gdybyśmy nie wiedzieli właśnie o tych sprawach dotyczących samego świętego. Czyli ikonografia jest pewnym wyrazem tego, co my wiemy, albo co przekazywano nam na temat świętego. No i w związku z tym, na pewno moim zdaniem warto pamiętać o tych takich podstawowych legendach związanych ze świętym Mikołajem, czyli jedna taka, chyba uznawana za najstarszą, właśnie związana z tym. VI wiekiem, kiedy spisywano żywot świętego Mikołaja, dotyczy żołnierzy, którzy byli skazani na śmierć. Długo by opowiadać, ale wiąże się z postacią cesarza Konstantyna, no i z pewną wyprawą właśnie w okolice Miry, czyli tej siedziby świętego Mikołaja, tam był właśnie biskupem. No, i oddziały wojskowe, które wylądowały w porcie związanym z Mirą, splądrowały ten port, splądrowały całą okolicę. No, i kiedy już to wszystko jakoś tam opanowano, no to wtedy skazano trzech, żołnierzy czy oficerów nawet jak to zapisywano wtedy na śmierć, ale okazało się, że kiedy już miecz katowski miał spadać na szyję pierwszego z tych skazanych, to raptem pojawił się święty Mikołaj i powstrzymał kata przed ścięciem pierwszego, potem drugiego i trzeciego, no bo udowodnił od razu niewinność tych oficerów. Był też z nimi problem, bo oni zostali rzeczywiście uniewinnieni, ale potem znowu ktoś się do nich tam dobrał i Okazało się, że jakieś władze się dopatrzyły, że oni jednak coś tam mają z korupcją. No, dzisiaj to by poszli do więzienia, natomiast wtedy znowu kara śmierci im groziła. I znów pojawił się święty Mikołaj, który przedstawił prawdziwych winowajców. Ta opowieść, właśnie, to jest ta pierwsza, która dotyczy Świętego Mikołaja. No i potem pojawia się między innymi taka opowieść, która dotyczy żeglarzy, którzy też, no, właśnie płynąc po morzach, dlatego często na obrazach czy na różnych wizerunkach mamy te skłębione fale, morze, albo statek jakiś widać i dlatego też jest opiekunem żeglarzy Święty Mikołaj, bo jest właśnie taka opowieść, która dotyczy wyratowania żeglarzy właśnie z takiej opresji, uciszenia wiatru, uspokojenia morza. No i w cudowny sposób zostali ci żeglarze uratowani, oczywiście oni też. Potem postanowili zmienić swój ten żywot taki niezbyt dobry, czyli właśnie to, co mówiliśmy na samym początku: nie brykać, nie brykać, tylko jakoś tak inaczej żyć. No i w związku z tym to no, właśnie taka legenda, i to te działania Mikołaja się do tego przyczyniły, Ale też właśnie z morzem jest związana opowieść o zbożu. Czyli skrócie mówiąc, już nie rozwijając tego wątku, polegało to na tym, że właśnie Święty Mikołaj spowodował, że statek płynący ze zbożem został zatrzymany i właśnie w okolice Miry, do tego portu związanego z Mirą przybył, bo był wielki głód i zostało to zboże ze statku wyjęte i zostało przy Mirze i teraz co, pusty statek płynął? No nie, bo on płynął i okazało się, że nadal jest zboże w nim. Mimo, że opróżniono statek, no to święty Mikołaj spowodował, że głodni zostali nakarmieni. Ale ci, którzy czekali na to zboże, może też głodni, doczekali się, bo otrzymali prezent od świętego Mikołaja w potężnym worku, jakim był statek płynący ze zbożem. No i wreszcie jest ta jedna opowieść, która dotyczy. I to często potem widzimy właśnie na obrazach różnych i przedstawieniach, która dotyczy trzech córek. Tak byśmy to mogli skrócić. No i w związku z tym tam pojawiają się właśnie sakiewki: trzy sakiewki, albo trzy złote kule, albo trzy złote jabłka. Tak jak pojawiają się często właśnie trzy postacie, takie albo dzieci, albo młodzieńcy, którzy są w cebrzyku. To trochę nam wodę przypomina, ale to wiąże się właśnie z tym, że. Że miał wyratować święty Mikołaj, właśnie trzech młodzieńców, i w ten sposób, że ich wskrzesił. I dlatego oni są właśnie na tym wizerunku. Ale najczęściej są właśnie trzy młode, czy nieco starsze, ale panny i to jest związane właśnie z taką opowieścią którą myślę, że chyba najlepiej byłoby przytoczyć, może też w jakimś skrócie, bo to jest dłuższa opowieść, na podstawie złotej legendy, czyli tego średniowiecznego zestawu opowieści o świętych autorstwa Jakuba de Voradzine, który przedstawił właśnie tę historię w taki opisowy sposób podobnie jak opowieści o innych świętych, warto więc na to zwrócić uwagę. W tłumaczeniu Leopolda Stafa ta opowieść brzmi tak: Po śmierci swych rodziców, stawszy się bogatym, szukał sposobu użycia swych bogactw. Nie dla chluby ludzkiej, lecz dla miłości Boga. No, i wiemy też, że rozdał właśnie te bogactwa, stąd te prezenty, ale też był jeden taki wątek: otóż, jeden z jego sąsiadów, człowiek z wcale szlachetnego domu, miał właśnie z powodu ubóstwa poświęcić trzy swoje córki nierządowi, by żyć z tego, co przyniesie ich rozpusta. No, to w innych kontekstach też miało się wiązać z tym, że ten sąsiad troszeczkę naśmiewał się ze świętego Mikołaja, z jego świętości, pobożności, no i utracił swój majątek, tak jak pisał Deworaggine, że był z wcale szlachetnego domu, czyli no miał majątek, ale go utracił z powodu właśnie tej kary boskiej, która go spotkała. No i potem postanowił te córki oddać do domu publicznego, no bo nie widział innego wyjścia. Gdy Mikołaj dowiedział się o tym, oburzył się na taką zbrodnię i, zawinąwszy w płótno masę złota, rzucił ją w nocy przez okno do domu sąsiada swego. Tu dodajemy potem, oczywiście to są już późniejsze komentarze, że wrzucił tę sztabę złota, czy właśnie kulę złotą. Rzucił to przez komin, no i ta sztaba, podobnie jak i kolejne, wpadły albo do pończochy, albo do butów, które stały przy kominie i się suszyły, do tych właśnie córek. One tam miały swoją odzież. Dlatego znajdujemy nie tylko pod poduszką ale właśnie też w skarpecie czy w bucie yy, prezenty. Czyli jak to nieraz się mówi, że Mikołaj też yy, przychodzi przez komin. Przez komin, prawda? tak, no, z tymi reniferami przecież, <laughs> to jest oczywiste <laughs> dla każdego. I na zajutrz, człowiek wstawszy znalazł tę masę złota, złożył dzięki Bogu i zajął się natychmiast przygotowaniem wesela najstarszej ze swych córek. W jakiś czas potem sługa Boży dał mu w ten sam sposób nową masę złota czyli Mikołaj znowu dał ten prezent. Sąsiad, znalazłszy ją, unosił się wielkimi pochwałami i przyrzekł sobie na przyszłość czuwać, by odkryć, kto to przychodzi tak w pomoc jego ubóstwu. I gdy w kilka dni potem masa złota Podwójnie tak wielka znów wrzucona została do domu, posłyszał hałas, który wywołała padając. Jął tedy ścigać uciekającego Mikołaja i prosił go, by się zatrzymał, iżby mógł ujrzeć twarz jego biegł tak szybko, że doścignął młodzieńca, bo to było jeszcze wtedy, gdy był święty Mikołaj młodzieńcem, jeszcze nie był biskupem Mirę, a już dokonywał właśnie tych takich ważnych wydarzeń. I zdołał go rozpoznać. Rzucając się przed nim na ziemię, chciał ucałować stopy jego, lecz Mikołaj nie przyjął jego podziękowań i zażądał, by aż do jego śmierci człowiek ten zachował w tajemnicy usługę, którą on mu oddał. No oczywiście na szczęście nie zachował w tej tajemnicy, no bo chciał się podzielić Tymi informacjami i tą działalnością Świętego Mikołaja. Stąd właśnie są te grudy złota, kule złota albo sakiewki ze złotem na licznych przedstawieniach, które możemy zobaczyć w naszym regionie. To teraz przejdźmy może do obiektów sakralnych. Opowiemy także o obrazach, o figurach Świętego Mikołaja. Ta świątynia pod wezwaniem świętego Mikołaja w Oksie ta nazwa już dzisiaj padła, bo ona jest wskazana do tej złotej odznaki szlakami świętego Mikołaja. No tak, i w związku z tym może rzeczywiście nie mamy zbyt wielkiego wyboru, bo nie będziemy w stanie o innych ciekawych miejscach opowiedzieć, a mamy jeszcze powiedzmy jakiś czas na pewne wątki, więc odnieśmy się do tego interesującego kościoła. Może nie najstarszego przedstawienia, bo znaleźlibyśmy choćby w sąsiednim Kozłowie. Bardzo interesujący tryptyk przeniesiony z chęcin. Obecnie on jest takim elementem, że mówimy o tym, że no stanowi ołtarz boczny, ale to jest właśnie element wyposażenia znacznie starszy niż to, co oglądamy w Oksie. Ale Oksa o tyle jest też interesująca, że przecież ona niesie bardzo dużo innych skojarzeń. Przede wszystkim oczywiście z Mikołajem Rejem. No bo tak rzeczywiście jest, że najprawdopodobniej w źródłach możemy różne informacje na ten temat spotkać, ale jednak najprawdopodobniej to właśnie Mikołaj Rej rozpoczął budowę tego kościoła. No, zgodnie z tradycją, miał pod koniec życia się pojednać z kościołem, generalnie jako instytucją, ale być może, że no właśnie też myślał o tym, o budowie zboru, bo nie dokończył budowy, kiedy spotkała go śmierć i jego syn Andrzej budowę kontynuował, stąd bardzo często on występuje jako główny fundator, ale on już budował ten kościół jako zbór kalwiński czyli właśnie były takie skomplikowane początki tej świątyni no i w związku z tym ona zasługuje na uwagę kiedy o tej historii pomyślimy i kiedy przyjrzymy się też elementom wyposażenia czy na przykład płytom nagrobnym które związane są właśnie z rodziną rejów kiedyś zresztą o tej oksie wspominaliśmy i tam szczegółowo te wszystkie wątki rozpatrywaliśmy no ale właśnie stojąc na wprost ołtarza głównego po lewej stronie Znajdziemy ołtarz świętego Mikołaja, czyli no nie w ołtarzu głównym, no bo to często tak właśnie bywa, że te obrazy, te przedstawienia wraz z dziejami, a były często skomplikowane zniszczenia, pożary, zmiany różnego rodzaju, więc różne koleje losów te nasze świątynie przechodziły, i czasami po prostu następowały zmiany, jeśli chodzi o wyposażenie kościoła. Bo zapewne pierwotnie na no, ołtarzu głównym znajdował się ten wizerunek, ale tutaj no, jest taki rodzaj transeptu, czyli nawy poprzecznej. I szukamy to w lewym ramieniu transeptu, szukamy tego przedstawienia, które właśnie jest no, takie bardzo charakterystyczne. A więc widzimy świętego Mikołaja, który jest w stroju biskupim, a więc ma pastorał, ma też księgę. W lewej swojej ręce trzyma księgę to jest jeden z atrybutów, właśnie, czyli ten strój, pastorał, mitra, czyli nakrycie głowy, biskupie i te wszystkie elementy tutaj doskonale widzimy. No i właśnie w dolnej części obrazu są przedstawione te trzy. Córki, te trzy panny tego sąsiada świętego Mikołaja, i one w dłoniach trzymają, wznosząc te dłonie w stronę świętego Mikołaja, właśnie te złote kule, czyli no, te prezenty, które spowodowały, że do domu rozpusty one nie były oddane i mogły spokojny żywo wieść, mało tego, no właśnie to były posagi, i w związku z tym wyszły za mąż. No i ten prezent z kategorii chyba takich no, z wyższej półki możemy zaliczyć tego typu prezent świętego Mikołaja. To są takie przedstawienia już bardziej współczesne. Tu nie widzimy jakiegoś nawiązania do dawnych epok, tak jak na przykład w tym Kozłowie, gdzie widać wyraźnie, że to jest właśnie styl nawiązujący już do renesansu, czyli do, do wcześniejszej epoki. No i takie porównania też są bardzo ciekawe, bo dzięki temu widzimy różne elementy. Związane z ikonografią świętego i to wszystko, o czym mówiliśmy, czyli te cebrzyki, młodzieńcy, jabłka, ale często też aniołowie, którzy towarzyszą świętemu Mikołajowi, na przykład jeden trzyma pastorał, drugi trzyma na przykład księgę. To są też charakterystyczne wątki dotyczące świętego Mikołaja, i w ikonografii właśnie też je widzimy. Oczywiście bardzo często kotwice, Chociaż w naszym regionie statek tak, właśnie w Kozłowie między innymi jest właśnie taki okręt płynący. Są też wzburzone fale, ale kotwicy jakoś nie kojarzę, żeby wśród tych licznych przedstawień ona się znajdowała, ale w innych regionach tak. No i właśnie ta sakiewka, worek prezentów to są te podstawowe elementy, które w ikonografii świętego Mikołaja występują. Bardzo szybko nam czarku czas płynie, już powoli zbliżamy się. Do końca programu a rzeczywiście jeszcze o tych miejscach związanych z kultem świętego Mikołaja byśmy mogli mówić sporo, to jeszcze może wspomnijmy o tych figurach świętego, które znajdują się w naszym regionie, no i dlaczego warto je zobaczyć no czyli powiedzmy może o dwóch jedna to będzie Ponidzie a druga będzie Góry Świętokrzyskie ta na Ponidziu między Chrobrzem a Rudawą, przy drodze więc bardzo łatwo dostępna oczywiście wykonana z wapienia pińczowskiego, czyli z pińczaka no i z taką jeszcze ledwo słabo widoczną, ale dającą się odczytać datą 1772 i tam jest chyba 9 maja jakbyśmy to chcieli dalej jeszcze rozczytać, ale właśnie na takim też no, potężnym postulacie bo wszystkie te figury, tak zwane świątki na ponidziu, są wyeksponowane w krajobrazie czyli z daleka właśnie je możemy obserwować na tym dość płaskim terenie najczęściej, no i w związku z tym stawiano je właśnie na takich okazałych postumentach, wcześniej cokołach postumentach i dopiero figura się znajdowała u samej góry dość ona jest taka statyczna taka spokojna czyli raczej chyba artysta tutaj nie musiał mieć zbyt wielkiego talentu mówiąc tak szczerze, bo po prostu ociosał sobie pińczaka, a mógł to zrobić zwykłą siekierką bo on się daje tak łatwo obrabiać. No i nie widzimy tutaj jakiejś ekspresji, dynamiki, ruchu. Odwrotnie niż przy drugiej figurze, tej z gór Świętokrzyskich, która znajduje się we wzdole kolonii. Czyli jak przejeżdżamy od Bodzentyna w stronę wzdołu, no to najpierw przejeżdżamy w pobliżu cmentarza, jest przy drodze po lewej stronie, kolonia to jest właśnie, i na wprost wejścia do cmentarza jest droga prowadząca do kościoła w górę, do wzdołu rządowego. I właśnie na wprost tego cmentarza stoi figura Świętego Mikołaja, ale właśnie już troszeczkę inna, mimo że mocno zniszczona, też z tego samego roku 1772 pochodząca, ale ona nie że znajdowała się wcześniej w pobliżu kościoła. Artemiusz Wołczyk o tym pisał, który o tamtej okolicy wszystko wiedział i stąd mamy informacje dotyczące tej figury zebrał takie szczegóły i wiemy między innymi, że być może ona się tam znalazła nawet nie tyle z kościoła, we wzdole z okolic tego kościoła, co zgodnie z opowieściami, nawet być może z Nowej Słupi, z okolic Nowej Słupi, była przewieziona do wzdołu dlatego, że Mikołaj miał chronić przed zarazą, czyli przed cholerą prawdopodobnie, no, albo jakimiś epidemiami. No, dzisiaj to też wątek, być może jakiś do rozważenia. W każdym razie jest też inna opowieść o dziedzicu, który no, prawie się utopił w bagnie i w związku z tym ślubował, że no, jak wyjdzie cało i zwracał się do świętego Mikołaja, no to wtedy taką figurę ufunduje, no i ufundował i podarował mieszkańcom. Jak było, to pewno się nigdy nie dowiemy. Może by coś powiedział fundator tej figury, a tam jest rzeczywiście, czy był widoczny napis, teraz tak niestety został on troszeczkę odnowiony, ale nie do końca jest czytelny, a tu powinien być taki napis Tchome czyli Tomasz Tchome Januchtowski i u góry to już jest dobrze czytelne AD, czyli Anno Domini Roku Pańskiego 1772. No, kiedyś okolica tu była piękniejsza, tej figurki, bo takie wielkie kasztanowce rosły. Nawet kilka lat temu jeszcze figura miała daszek, więc no, była zabezpieczona od wpływów atmosferycznych. No więc bardziej takie było urokliwe to miejsce, no ale może lepiej jest widoczne przez to, że nie jest w otoczeniu drzew. Niestety trochę zniszczony i nie widzimy wszystkich elementów, na które warto byłoby zwrócić uwagę. Po pierwsze, chyba w lewej ręce miał pastorał, teraz w ogóle tego pastorału nie ma, tylko chyba taki niewielki krzyżyk trzyma w ręku, natomiast w prawej ręce pewno trzymał księgę. Teraz jest też taki jakiś metalowy, dołożony krzyżyk, bo ręka jest po prostu utrącona i jej nie widzimy. No ale piękne szaty, piękną mitrę możemy zobaczyć. I u dołu właśnie takie niewielkie, tylko niestety tylko dwie, bo jedna uległa zniszczeniu. Takie popiersia dziewczęce, no na pewno, bo chodzi o te trzy córki sąsiada świętego Mikołaja. A więc no, takie ciekawe motywy i przekaz, jak to właśnie bywało, kiedy przy tej figurze mieszkańcy wzdołu śpiewali sobie podczas majówek, już przytaczaliśmy jedno powiedzenie dotyczące Wilków i świętego Mikołaja, no i też sobie ludzie śpiewali taką pieśń, która brzmiała, fraza brzmiała tak: broni, że nam, święty Mikołaju, owiec bydła, koni. Niech nas święty Mikołaj swym płaszczem zasłoni. No więc o takie rzeczy proszono, czyli nie tylko o podarunki, ale też o wstawiennictwo świętego Mikołaja w różnych ludzkich, codziennych sprawach. No i niestety musimy już kończyć dzisiejszy program. To co, życzymy Czarku dużo prezentów, prawda? Wszystkim, wszystkim, ale którzy na to zasłużyli, no bo jeśli ktoś nie zasłużył, jest jeszcze jedno wyjście. Święty Mikołaj przyniesie nam rózgę, ale to też jest dobre, że wskaże, że mamy szansę na poprawę. Musimy jednak z tą rózgą jakoś tak przez rok najbliższy pożyć. To już dziękujemy za uwagę. Cezar Jastrzębski. I Robert Szumielewicz, to ja idę szukać tego prezentu, zajrzę pod poduszkę, mam nadzieję, że rózgi tam nie będzie.